No i stało się. Widzewska podróż do przeszłości powraca z drobnymi problemami. Nie było nas albo widać, albo w ogóle słychać, ale ostatecznie i teraz, to jest co ciekawe, pokonaliśmy bariery czasoprzestrzeni, bo ja jestem w Turcji. No tak, ty jesteś w Turcji, a ja jestem w Łodzi. Dokładnie, ale dzięki wysokiej technologii specjalnej zakupionej przez Widzew Łódź do celów naukowych. W tym Star Treku ostatnio oglądałem te najnowsze produkcje. Teleportacja. No. Dokładnie, dokonaliśmy jej tutaj specjalnie dla was, no bo czego nie robi się dla kibiców Widzewa Łódź, a już zupełnie poważnie witamy was bardzo serdecznie w kolejnej widzewskiej podróży do przeszłości, w której dzisiaj skupimy się przede wszystkim na czym? Właśnie na tym, czym się teraz zajmujesz, czyli zgrupowaniami Widzewa za granicą. Widzew jest w Turcji, a to był bardzo wdzięczny kierunek w XXI wieku dla łodzian, jeśli chodzi o zimowe przygotowania przed rundą wiosenną. A opowie o tym Kamil Wójkowski i ja, Jakub Dyktyński. Nie przedłużajmy, Kamil, bo wydaje mi się, że mimo tego, że Turcja jest takim klasycznym kierunkiem wakacyjnym dla Polaków, to jednak chyba nie zdajemy sobie sprawy, jak często drużyna Widzewa wyjeżdżała już na te zgrupowania do tego kraju, na Półwysep Azja Mniejsza. Tak, no teraz Widzew jest już po raz 11 w Turcji na zgrupowaniu. Kiedyś to jeszcze, nie wiem, z 10 lat temu by się wydawało to niewiarygodne, taka liczba wyjazdów. Rozmawialiśmy o tym, że widzewiacy najczęściej to jeździli bardziej do Niemiec, gdzie zaliczali turnieje halowe połączone z jakimś zgrupowaniem, przeważnie tam w Saksonii lub w rejonie Hanoweru. A potem nagle od początku XXI wieku dla Widzewa takim głównym kierunkiem na miejsce zagranicznych przygotowań przed rundą wiosenną stała się Turcja, z małymi przerwami krótszymi lub dłuższymi na inne kraje. Kiedy po raz pierwszy tam wyjechaliśmy? No, pierwszy raz wyjechaliśmy w 2002 roku zimą, na początku roku. Wtedy zespół prowadził Dariusz Wdowczyk. To był ten pamiętny sezon, kiedy PZPN podzielił ligę ekstraklasę najpierw na dwie grupy. No, my graliśmy bardzo słabo. Pod koniec rundy jesiennej przejął drużynę właśnie Dariusz Wdowczyk, ale jeszcze nie odcisnął piętna na tym zespole. No i zabrał zimą 2002 roku Widzew na zgrupowanie do Turcji. Tam wtedy była taka ciekawostka. Testowaliśmy mistrza olimpijskiego z drużyny Kamerunu. Nazywał się Clement Boat, czy Boat, coś takiego. No, jak trener wtedy Wdowczyk powiedział, że zapowiadał się nieźle, no ale wiosną w Widzewie zagrał dosłownie 6 tak zwanych ogonów w ligowych meczach, ale trzeba przyznać, że Dariusz Wdowczyk drużynę przygotował wtedy fenomenalnie, bo naprawdę musieliśmy wtedy wyjść z głębokiego dołka, żeby się utrzymać, a Widzew chyba wtedy, jak mnie pamięć nie myli, przegrał tylko 1 z 12 meczów. Naprawdę byliśmy wtedy rewelacją rundy wiosennej w tej grupie tak zwanej spadkowej. Rzeczywiście jeździliśmy tam już na początku tego tysiąclecia. Dla mnie ciekawostką, przeglądając historię tych zgrupowań, było to, że jeździliśmy tam, gdy było dobrze w klubie, ale jeździliśmy też, gdy było słabo, no bo zaraz po odrodzeniu się Widzewa też czekał nas tam obóz. Tutaj nawet znalazłem informację, że Władysław Puchalski wyjeżdżał wcześniej jako prezes Widzewa. Albo Widzew wyjeżdżał mimo niesprzyjających warunków tam na miejscu i w okolicach. No właśnie, bo to jest też ciekawe. To były różne historie. Pamiętajmy, że tamten rejon w ciągłe konflikty, nawet no tak, dzisiaj zbrojne mówimy, lokalne wojny i wojenki. I była taka historia w 2003 roku, kiedy drużynę prowadził czeski trener Petr Nemec. Mieliśmy lecieć tam wspólnie czarterem z Legią Warszawa, ale tam niedaleko wybuchł ten konflikt zbrojny w Iraku. Toczyła się wojna, znaczy zagrożenie było wojną w Iraku, no i Legia odpuściła. Legia zrezygnowała, wybrała Cypr. Widzew musiał więc zmienić organizację wyjazdu, bo już nie czarter, to się nie opłacało samemu lecieć. Przypomnijmy, że bywało, że czasami w samolocie czarterowym do Turcji leciały 3-4 drużyny polskie razem. No, w tym sezonie też taka sytuacja miała miejsce w przypadku zespołu z Ekstraklasy. No właśnie, bo to po prostu wychodzi bardzo tanio wtedy, koszty przelotu i tak dalej. No i Widzew leciał przez Berlin. Okazało się w Berlinie, że niemieccy granicznicy się przyczepili do trenera Nemca, że nie ma ważnej wizy, więc zespół poleciał, już tam trenował, a trener Widzewa doleciał dzień później, A Tadeusz Gapiński wtedy przed wyjazdem mówił spokojnie, że nie, no tam drużyny z Rumunii i Rosji też tam są na zgrupowaniach, więc nie będą się, też przylecą, to więc będzie z kim grać, ustalimy sparingi. No i miał rację, bo jak tutaj sobie zepnę do ściągi, to graliśmy wtedy m.in. z mocnymi zespołami Anży Machaczkała i Amkar Perm. To były drużyny z rosyjskiej ekstraklasy albo z zaplecza ekstraklasy. Była też drużyna FC Pusan Icons z ekstraklasy Korei Południowej, więc rywale na miejscu byli lepsi, no ale warto też pamiętać w kontekście tego naszego obecnego zgrupowania. Gdy jesteś w ekstraklasie, to jesteś tam w innym terminie przygotowań i masz bardzo duży wachlarz wyboru sparring partnerów z całego świata, de facto z najwyższych lig. No my teraz, jak jesteśmy na zapleczu jeszcze ekstraklasy, gdy już te mocniejsze ligi wszystkie ruszyły, nawet na przykład taka Rumunia czy Bułgaria, no to musimy się liczyć tylko na rywali na naszym poziomie sportowym. Wiesz, no. Tutaj do Liwyj Bereh, którym mierzymy się w zasadzie. Dzisiaj mamy transmisję zaplanowaną. Nie, jeszcze nie zmierzyliśmy się. Jeszcze się nie zmierzyliśmy. Tak, oj, coś zagiąłeś czasoprzestrzeń, jak tak, w tym Star Treku tak, właśnie, za dokładnie. Bardzo. Dokładnie, ale no to z jednej strony możemy narzekać, że gramy z trzecioligowcem, ale z drugiej strony przez taki termin, a nie inne zgrupowania ciężko jest dograć to z jakimś ja moim zdaniem tutaj tak dobrze, że się udało tam zakontaktować te drużyny, na przykład, bo przecież Inhułeć Petrowe to jest teraz ekstraklasa Ukrainy. Oni startują trochę później, bo to jest też taki, no tam jednak klimat jest tak, jak jeszcze gorzej niż u nas ten zimowy, więc oni to jest dość... Znaczy, mogę tutaj ci dodać, że tych zespołów trochę jest i mam taką informację z pierwszej ręki od kierownika pierwszej drużyny, że te drużyny że tam są w regionie. Z Gruzji chociażby, Ukraina, tak jak no słyszałem, to też rozmawiałem z kierownikiem i padło hasło, że nawet była szansa, tylko tam się terminy zmieniły, z Astaną zagrać, tak? Z Kazachstanu. Tak, było, tak. Nie było mistrzem kraju, czołową drużyną, która grała w fazach grupowych pucharów. No ale właśnie pucharów, te terminy, od których uzależniamy trening, mikrocykl, no to wpływają też na to, kiedy chcemy grać. Zwróć uwagę, że 12 lutego gramy dwa sparingi. Tak. O tym, do tego jeszcze wrócimy za chwileczkę, no ale naprawdę bardzo ciekawe drużyny można spotkać tam w Turcji. No w zeszłym sezonie mieliśmy okazję grać z FK Turan, które przyjechało na miesiąc zgrupowania, zorganizowano zawodnikom... Klub, który dopiero powstał chyba. Tak, to zorganizowano zawodnikom Igrzyska Śmierci, no i po zgrupowaniu, kto przeżył, dostawał kontrakt. No i generalnie mecz z Widzewem wyglądał jak jedna wielka jatka. No, za faul w sparingu nie dostajesz żadnej kary, dyskwalifikacji, więc doszło do praktycznie doszło do bójki w tym spotkaniu. Niesamowite z punktu widzenia Ciekawe, widza co się z nimi teraz dzieje, nawet nie sprawdzałem. Warto to sprawdzić, no ale no wróćmy do przeszłości, no bo to Widzewska podróż do przeszłości. Kamil, ciekawi sparring partnerzy, na kogo warto zwrócić uwagę lub jeszcze jakieś ciekawe historie związane z wyjazdem, no bo to nie jest jedyny wyjazd w historii Widzewa, który w jakiś sposób był odwoływany. No, do Tunezji nie pojechaliśmy przez arabską wiosnę podczas pracy z Czesławem Michniewiczem. Tak, bo w 2009 pojechaliśmy pierwszy raz i to był bardzo udany wyjazd, bo graliśmy tam z mocnymi drużynami z ekstraklasy Tunezji. Widzę wtedy wszystkie... Za Pawła Janasa. Tak, widzę wszystkie mecze wtedy wygrał. To było też zapowiedzią dobrej rundy w wykonaniu widzewiaków. Rok później mieliśmy iść tym tropem, ale jak mówisz, tam perypetie polityczne w zamieszki, znaczy te całe historie w Tunezji spowodowały, że wyjazd został przełożony. Dosłownie na szybko zorganizowano zgrupowanie w Portugalii i tam też było ciekawe, że jak oni wyjeżdżali widzewiacy do Portugalii, to zapowiadano, że zagramy z takim zespołem, a z takim mieliśmy zagrać z Metalurgiem Donieck z ekstraklasy ukraińskiej, z zespołem z ekstraklasy Portugalii. Na miejscu okazało się wszystko inaczej. To i tak dobrze potem, pamiętam, tam dotarłem też do tych archiwalnych tekstów, że Czesław Michniewicz wtedy chciał bardzo zagrać 5 sparingów i to nie wyszło, gdyż ostatni sparing z drużyną z ekstraklasy Portugalii SC Olhanense został odwołany z powodów atmosferycznych. No, ulewa, zalane boisko, mecz odwołano i trener właśnie wtedy Michniewicz ubolewał, bo liczył, że to będzie taki ostatni sprawdzian tego pierwszego składu, bo na tydzień przed startem ligi Widzew miał jeszcze umówiony sparring wtedy z Legią w Warszawie, no ale już mówił, że nie będzie wtedy ryzykował zdrowia wszystkich czołowych zawodników na tydzień przed startem ligi. No ale wtedy Widzewowi udało się zagrać m.in. z Vitórią Setúbal z ekstraklasy Portugalii, którą łodzianie pokonali 2-1, jak i z drużyną Belenenses, dość znaną, też tam mającą kilka trofeów krajowych na koncie z Lizbony, padł remis 1-1, więc był to owocny wyjazd, taki zorganizowany trochę na wariackich papierach. No ale też Rok 2014 niestety, tak, początek roku, gdy Widzew był już w fatalnej sytuacji, widać było, że będzie trudno utrzymanie w Ekstraklasie i wtedy nie wiadomo dlaczego kierownictwo klubu wymyśliło, że odwrotnie niż wszystkie kluby Widzew najpierw wyjedzie na zgrupowanie do Hiszpanii, które miało kosztować 200 000 złotych, to wtedy było bagatela bardzo dużą sumą, jeśli chodzi o budżet Widzewa i jego kłopoty finansowe, a potem będzie trenował w kraju. I taką informację puszczono do mediów, do kibiców, a nagle tuż przed świętami koncepcja się zmieniła, nie jedziemy na żadne zagraniczne zgrupowanie i tylko dwa obozy w kraju. I tak się skończyło. I de facto w XXI wieku, gdy Widzew grał w Ekstraklasie albo w pierwszej lidze, był to jedyny właśnie taki cykl zimowych przygotowań. Mówię o 2014 roku, kiedy klub nie wyjechał, drużyna pierwsza nie wyjechała na zagraniczne zgrupowanie. To pokazywało też, no jaka już była sytuacja wtedy. No rzeczywiście, chociaż już rok później... Gdzie pojechaliśmy, ale były perypetie, tak. No tak do Turcji właśnie, to był ostatni wyjazd do Turcji przed przerwą w 2015 roku, już jako pierwszoligowcy. Mówię o tym dlatego, że paradoksalnie, wiadomo, po spadku, ale to był gorszy jeszcze czas dla Widzewa, tak, ale, a jednak mimo tego pojechaliśmy do tej Turcji z trenerem Wojciechem Stawowym. Tak, ale mieliśmy też tam wszystko, nie szło tak jak trzeba, bo mieliśmy na początek zagrać z drużyną, nie pamiętam już jej nazwy, mistrzem Iranu, ale ona też przez jakieś kłopoty polityczne tam, nie wiadomo czy oni tam, nie wiem jakie tam były te relacje Turcja-Iran, wtedy oni nie przylecieli do Turcji. No i na początku zagraliśmy z jakimś zespołem, który był bodajże spadkowiczem z trzeciej ligi Brazylii, nazywał się São Carlos, wygraliśmy 2-0, potem graliśmy z dwoma drużynami z Libii, między innymi Alali i Trypolis, to był mistrz Libii, przegraliśmy 1-2, był tam też zespół Gazmetan Medias z Rumunii, z Ekstraklasy, też my przegraliśmy 0-2, no widać, że to było takie już zgrupowanie. Coś tam się udało zorganizować, no ale to już ta nie była ta drużyna. No a potem w wyniku tego, co się stało z klubem, reaktywacji, odbudowy w niższych ligach, nie było takiej potrzeby tak naprawdę i Widzew na te kilka długich, no powiedzmy długich 5 lat zniknął z zagranicznych zgrupowań. Wróciliśmy w 2020 roku wyjazdami do Turcji. Trochę skaczemy po tematach, bo rzeczywiście to się przenika, a to jakaś nieciekawa sytuacja polityczna, to problemy w Widzewie i przez to skaczemy po różnych datach wyjazdów widzewiaków do Azji Mniejszej. Zastanawiam się, czy mógłbyś podsumować najciekawszych rywali, no bo ja na przykład pamiętam jeszcze przez mgłę, że mierzyliśmy się chociażby z Zenitem Sankt Petersburg i udało nam się wygrać, więc to zawsze, wiadomo, słabsza drużyna trochę napina się na rywala silniejszego. To byli juniorzy niby wtedy. Tak? Tak. No, nie znalazłem właśnie informacji na temat tego. To było w 2010, wygraliśmy 1-0. Czy juniorzy, czy druga drużyna, coś takiego, bo już ta pierwsza już tam gdzieś tam się szykowała do jakiejś fazy pucharowej, czy ligi gdzie indziej, a tutaj, no ale Zenit wtedy miał takie, no wiadomo jakie to były składy przecież. No właśnie, mierzyliśmy się chociażby z Szachtarem Soligórsk, z Orgią Ługańsk, tak. Esperanzą Tunis, to akurat w Tunezji, ale... Ale na przykład z Arsenałem Kijów mocnym, bo było takie zgrupowanie w 2007 roku, to wtedy polecieliśmy chyba za kadencji trenera Probierza i tam dość słabo graliśmy, bo przegraliśmy na początek z Terekiem Grozny, z Karpatami Lwów z Ukrainy, z drużyną Pohang Steelers z Korei Południowej. I kurde, Widzew tam w tych 3 meczach tylko strzelił 1 gola. No, były takie trochę nieciekawe ważenia, ale w tym generalnym sprawdzianie przed ligą Widzew rozbił ten Arsenał Kijów 5-1, a ta drużyna też była wtedy na tym samym etapie przygotowań. Chyba zajmowała dość wysoką pozycję u siebie w ukraińskiej Ekstraklasie, więc no, to byli wtedy, to zgrupowanie w 2007 roku miało na przykład mocnych rywali i tak sobie jeszcze jak patrzę, no tak jak mówisz, rok później właśnie 2008 Szachtar Soligórsk, ale też Worska Połtawa, znowu Arsenał Kijów, Lokomotiv Płowdiw, Bułgaria. To wszystko były ekipy z tamtych drużyn z Ekstraklas, tak widzę wtedy i to właśnie też gwarantowało jakość tych rywali, tak już o tym wspomniałem. No tutaj znalazłem też takie problemy, perypetie, bo mam wrażenie, że co obóz to jakieś problemy. No tak to wygląda. Podczas jednego z wyjazdów chyba Tadeusz Gapiński nie mógł wyjechać, z tego co pamiętam. Tutaj już znajduję informację, że w roku 2010 wyjazd na obóz się opóźnił, bo u Gołkach i Dudo zapomnieli paszportu. Musieli wrócić po nie do domu. Mogę tutaj was zapewnić, że kierownik Pipczyński zbiera paszporty kilka dni wcześniej i rozdaje dopiero w autokarze, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. No bo to są właśnie takie, trzeba się uczyć na błędach, to są takie głupie błędy, które czasami to się nam zdarzały podczas prywatnych przecież wyjazdów turystycznych, że czegoś zapomniałeś, lądowałeś gdzieś na miejscu i się okazało, że czegoś tam nie masz, tak? No. Teraz w Turcji mówi się o tym, że pogoda jest dosyć nieciekawa, oglądając obrazki z wyjazdów innych drużyn na obozy. No był przerwany przecież sparing nawet chyba kogo, Korony Kielce czy kogoś tam. Nie zwróciłem uwagi, no ale no, te obrazki z całej Turcji, z Grecji, gdzie no po prostu na Akropol trzeba było z butlą z tlenem wchodzić, no to robią wrażenie, no tutaj też kilka informacji na temat tego, że przy okazji zgrupowania w 2010 roku z Pawłem Janasem no drużyna musiała trenować na plaży, bo deszcz padał tak mocno, że naturalne murawy po prostu się nie nadawały, a w Turcji raczej tych sztucznych boisk się nie buduje ze względu na dobre warunki pogodowe. No tam jest to się taki klimat, że jak jest słońce, to jest patelnia, jak to się mówi, no jak pada, to jest jak mały monsun przez moment, jakbyś był w Indiach, czy gdzieś tam właśnie w dalekiej Azji. I tak to trochę wygląda. Nie ma takiego deszczyku jak u nas, że sobie, no ale no byście tam nie zaliczyli czegoś takiego jak na sparingu ostatnio z Ruchem Chorzów albo tutaj z Wieczystą przez moment dosłownie radobicie jakieś było. No ale na przykład też kolejna informacja, że w tych hotelach zawsze jest dużo drużyn. Teraz, gdy widzewiacy będą na obozie, to będziemy chociażby z Miedzią Legnica przez kilka dni równolegle. No ale na przykład przy okazji wyjazdu też z Pawłem Janasem do Turcji, gdy widzewiacy nie mogli trenować i zarządzono ten wspomniany trening biegowy na plaży, no to na przykład trener austriackiej drużyny FK Wienna przeprowadził trening na drodze dojazdowej do hotelu. No więc to jest takie... Dla mnie takie łatanie dziur nie wiem, w lecącym samolocie w momencie, kiedy jest się niby na zgrupowaniu, płaci się konkretne pieniądze, oczekuje się świetnych warunków, a trzeba trenować na parkingu na przykład. No to jest dla mnie coś co ciężko w ogóle opisać, no ale Trzeba latać do Dubaju, no Legia poleciała, no i widzisz, wygrali pierwszy mecz. No w zeszłym roku polecieli, czyli... w sumie mistrza Polski zdobyli. Nie no, żartuję, ale tak jak mówisz o tych polskich drużynach, które tam są na miejscu, to warto też przypomnieć, że Widzew umawiał się z drużynami wtedy polskimi, bo jak były zgrupowania w Turcji, to raz zagraliśmy z Pogonią Szczecin sparing, a raz z Krakowią, więc nie odpuszczaliśmy też krajowych rywali, gdy była szansa na tureckiej ziemi rozegrać polski sparing, więc takie historie też bywały podczas tych zgrupowań. No ale chyba też najciekawsze to było to wiadomo, było to wielokrotnie przypominane, między innymi w tych naszych retrotransmisjach. Niewiarygodne jednak, jak jeszcze sobie to raz przypomniałem, to było to, że Widzew wtedy, gdy już był dość takim, nie mówię, że tam deprecjonuje, ale byliśmy po prostu średniakiem ligowym, broniliśmy się przed spadkiem. Ten 2013 rok i to Copa del Sol, że nas tam zaprosili i naprawdę ten skład, że my graliśmy z Tromsø, z Molde, z Kopenhagą i finał z Szachtarem, no to tak naprawdę tak jakbyś zagrał sobie małą mini-ligę Europy, może nie Ligę Mistrzów, ale fazę grupową Ligi Europy, że wtedy udało się spotkać z takimi rywalami i sprawdzić formy i okazało się, że widzewiacy źle nie wypadli na tym tle. No, przeglądając kadry nawet tych drużyn, rzeczywiście no, niesamowite, w jakim składzie często jechaliśmy. Patrzę na przykład na kadrę z roku 2005, no i z Widzewem wylatywa, tutaj też trener Majewski, po powrocie drużyny, mówimy teraz o roku 2005, drużyna wzmocniona kilkoma zawodnikami, takie nazwiska jak Marcin Folt, Sławomir Szeliga, Adam Kardasz, Damian Świerblewski, Frank Egwareba, o którym rozmawialiśmy przy okazji poprzednich spotkań, Jakub Wawrzyniak, Adam Piekutowski, a tutaj trener cieszy się, że aż 9 z nich schudło, kilku nawet o 2 kg, co oznacza, że przerwę świąteczno-noworoczną potraktowali profesjonalnie. A no to wtedy też była taka ciekawostka, że zagraliśmy... Wydaje się, z tej samej sparing z rywalem z Europy, ale dość rzadkim na drodze Widzewa, bo wtedy na tym zgrupowaniu zmierzyliśmy się z zespołem Drogheda United, między innymi z Ekstraklasy Irlandii. Przegraliśmy ten sparing 0-1, no ale to taki rzadki rywal, który tam gości w tym rejonie jako sparing partner. To też takie dość ciekawe. Przypomnieliśmy kilka anegdot dotyczących wyjazdów widzewiaków. Wiem, że przejrzałeś troszeczkę naszych przeciwników, z którymi zmierzymy się teraz w Turcji, no bo też kilka ciekawostek można na ich temat powiedzieć. Można, no przede wszystkim zaciekawił mnie ten zespół, bo to no wiadomo, że to jest konsekwencja tego, co się dzieje na Ukrainie obecnie od kilku lat. Mówimy o tym całym sytuacji politycznej, tych zawirowaniach. Zespół FK Liwyj Bereh, co znaczy po polsku co? lewy brzeg okazało się, że oni po prostu są na lewym brzegu Dniepru w Kijowie, na takich przedmieściach. Jest taka osiedle. Tak, osiedle, widziałem takie blokowisko dość duże na zdjęciach i zespół, klub, który powstał w 2017 roku, a jego założycielem jest tam jeden z miejscowych ukraińskich biznesmenów, też aktywnych działaczy w Federacji Ukraińskiej, który też prowadzi, nie wiem czy on nadal jest właścicielem, czy już nie jest, nie wiem jakie tam są zależności, zespołu FC Oleksandria, który gra w Ekstraklasie ukraińskiej. Oni są na poziomie trzecioligowym, ale tam u siebie w tej grupie dość dobrze sobie radzą. Chyba będą szli na awans, bo widziałem, że bilans mają bardzo dobry, szczególnie u siebie 10 meczów, 10 zwycięstw. To taka ciekawostka. I no, rywalizują z Karpatami Lwów o awans, tak, na zaplecze ukraińskie. Tak, Karpaty Lwów, że też tak spadły nisko, to też niewiarygodne. To jest po prostu, tam się tak namieszało w tym futbolu ukraińskim, a w Ekstraklasie jest dużo po prostu takich drużyn z jakichś małych miejscowości. Jakby nagle jacyś biznesmeni poczuli swój czas, dołożyli trochę pieniędzy. Przecież jest, no tak, no, przykładem jest ten Inhułeć Petrowe, tak, ten nasz rywal. Co ciekawe, w tym Liwyj Bereh zobaczyłem, że jednym z bramkarzy, który jesienią zagrał w 6 meczach, jest zawodnik, który aktywny, który ma 47 lat. Kapitanem jest pomocnik 38-latek, w obronie też to są najlepsi piłkarze, tam jak się patrzy na ich życiorysy, statystyki, jest też jednym z filarów obrony 38-latek, więc tam tacy naprawdę weterani i wiarusy boisk ukraińskich trzymają drużynę. No. Trzeba przypomnieć, że w Ukrainie jest podział, mamy 3 poziomy, nazwijmy to centralne, zawodowe i poniżej tego jest tak zwana amatorska liga, to w ten sposób się chyba nazywa. To nie jest do końca tak, że to są rozgrywki amatorskie i tam się nic nie płaci, ale jednak chyba trzeba zgłosić się do rozgrywek tych, to jest 2. licha. Czyli 3. poziom rozgrywkowy. Tak, i 1. licha i w tym momencie od razu przeproszę, jeżeli w przypadku tych lig pomyliłem się, jeśli chodzi o wymowę, ale no tak jest, że ta amatorska liga do niej zgłasza się po prostu z tej ligi zgłasza się do tych rozgrywek centralnych. Kolejny rywal z Gruzji. Ciekawa nazwa, Sagarejo, taka miejscowość. Sagarejo, tak. 2. liga Gruzji, 4. miejsce po rundzie. Po sezonie, bo tam jest gra się wiosna, tak, po sezonie, tak, po sezonie. Może, tak, po sezonie, czyli oni się przygotowują do nowego sezonu. Zajęli 4. miejsce, zgromadzili 50 punktów, ale brakowało im do 3. miejsca strefy barażów o awans sporo 14 punktów, więc to był taki po prostu mocny zespół z czołówki 2. ligi Gruzji w minionym sezonie, tak mówisz, bo oni grają tym systemem, którym kiedyś sowieckie kraje grały wszystkie, czyli sowieckie republiki i Związek Radziecki, czyli właśnie jak mówisz, wiosna, jesień. No i ciekawostka, tam jest ich trenerem Kacha Gogidżaszwili, to jest 27-krotny były reprezentant kraju i jak ty znalazłeś, zagrał 2 razy przeciwko reprezentacji Polski, się okazało. No tak, rzeczywiście. Eliminacje Mistrzostw Świata we Francji w 1998 roku. Tak. Kadra Janusza Wójcika. Nie. To była jeszcze tak, to był Antoni Piechniczek, potem na jeden mecz i właśnie ten mecz z Gruzją Krzysztof Pawlak, jego asystent, słynny mecz 4-1 na stadionie chyba GKS-u Katowice, a na jesień na rewanż już do Gruzji leciała kadra pod wodzą Janusza Wójcika, który miał budować zespół na eliminację do Euro 2000, więc to były takie perypetie u nas 3 selekcjonerów, a pan Gogidżaszwili zagrał w obu meczach, jak się okazuje, gola nam nie strzelił. Tak. I no, będziemy mieli okazję poznać. Może go zagadasz o to na miejscu. Tak, może no, się koniecznie. Trzeba się dowiedzieć, czy ma jakieś wspomnienia. Mówmy się, że nasza kadra była wtedy kolorowa w pewien sposób. Te anegdoty, które dzisiaj wychodzą na światło dzienne o amatorce związanej z prowadzeniem tej kadry, brakiem strojów, właśnie zakwaterowaniem w jakiś... Mam zdjęcie tej drużyny z tamtego okresu, dosłownie z tego zgrupowania w Katowicach, Chorzowie przed tym 2 meczem, bo wtedy graliśmy z Anglią na Śląskim i z Gruzją w Katowicach i oni tak sobie, no nie mówię, że od sasa do lasa, ale tak każdy się tam ubrał. No to dzisiaj by było to niewiarygodne, dzisiaj by kibice tego nie przepuścili po prostu. Znaczy, poziom profesjonalizacji Polskiej Federacji w ostatnie 10 lat, tu nie chodzi o to, żeby robić pean dla Zbigniewa Bońka, ale to jest fakt, no pewien poziom profesjonalizmu już minimalnie tak jest, tak niezbędny wygląda. Po prostu. Chociaż na tym zdjęciu reprezentacji to jest tych meczów legendy, no bo tam i Juskowiak, i Szamo, i Adam Ledwoń już nieżyjący, i wielu innych znanych piłkarzy, więc tam też był przecież w tej kadrze Tomasz Łapiński, tak, no byli piłkarze, Jacek Dębicki, piłkarz Widzewa wtedy, bo to mówimy o roku 97. Ale trwała wtedy jeszcze klątwa I teraz uwaga, popraw mnie. Kto zrzucił klątwę na reprezentację? No Bońka niby. Boniek, niestety tak. Boniek. No właśnie, 16 lat bez awansu do Pucharu Świata. Tak, do Mistrzostw Świata i wtedy to się utrzymywało, tak. Momenty były zakadły Piechniczka, wtedy pamiętamy to, jak prowadziliśmy na Wembley, taka mała dygresyjka, co Citko strzelił gola, ale no zabrakło w tych najważniejszych meczach z Anglią i z Włochami skuteczności. No i już mieliśmy wtedy w czerwcu, jeszcze przed całą jesienią 1997 roku mieliśmy już po eliminacjach, więc dlatego doszło wtedy do tych roszad na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Inhułeć Petrowe, trzeci rywal, najlepiej nam znany, graliśmy z nimi do tej pory już 2 razy na każdym zgrupowaniu w Alani, od reaktywacji tak naprawdę. Wypadałoby z nimi wreszcie wygrać, albo przynajmniej zremisować, bo mamy z nimi na koncie 2 porażki, wprawdzie to tylko mecze kontrolne, no ale Inhułeć jest już w Ekstraklasie, pamiętajmy, że chyba się z nimi mierzyliśmy na początku, to oni jeszcze byli w tej pierwszej lidze, jak oni to mówią, pierwsza licha i oni tam bili się awans do Ekstraklasy, weszli. Teraz po rundzie jesiennej zajmują 14 miejsce na 16 drużyn i jest to strefa barażu o utrzymanie na ten moment. No jak tu sobie sprawdziłem, po jesieni mają bilans 3 zwycięstwa, 4 remisy, 10 porażek, no i jedną z najgorszych skuteczności w lidze. Strzelili tylko 13 goli, stracili 28, jak tak patrzyłem, to jest tam jedna drużyna gorsza od nich i jedna, co też tylko strzeliła 13 goli, więc mają, no, ich napastnicy, ich formacje ofensywne jesienią nie były skuteczne w ukraińskiej ekstraklasie, to można o nich powiedzieć. No i też mamy tutaj wątek wodny, no bo Inhułeć to chyba rzeka na Ukrainie, tak, od tego pochodzi nazwa klubu. Taki, po herbie można domniemać, że nawiązuje do tej takiej spuścizny Chmielnickiego, Kozachków, bo rzeczywiście taki... Wąsaty jakiś tam z tą, tak, z tą kosynier. No ale znowu ten Liwyj Bereh ma w herbie żurawia. To też żurawia, taki żuraw. W ogóle ten znak, jak zobaczyłem na ten Liwyj Bereh, to mówię, kurde, podobny do ADO Den Haag, bo holenderskie i te barwy takie zielonkawo-żółtawe i mówię, bo Den Haag, znany klub z Holandii piłkarski, też ma w herbie ptaka właśnie w takim ujęciu, więc widzę jakieś nawiązania. Tam nawet widziałem dyskusję na takich, gdzieś tam na jakimś fanpage'u miłośników takiej historii herbów klubowych, że właśnie często jeden klub coś tam od drugiego sobie... Ale to nawet dzisiaj widzimy w niskich ligach bardzo dużo, nie wiem, przeróbek herbów Barcelony, tak. Manchester United, ale w przeszłości też to następowało. No, duże kluby, duże loga, które gdzieś tam już funkcjonowały w przestrzeni masowej i mimo problemów komunikacyjnych w tamtym czasie już inspirowały inne kluby, no a no nie wiem, Krakowia może się pochwalić w Urugwaju nawet zespołem, więc tak to wygląda. Znaczy, warto powiedzieć, że przekrój tych rywali jest dość ciekawy w sumie na tym zgrupowaniu, bo będzie i zespół na pewno silniejszy od nas, bo Inhułeć Petrowe będzie wymagającym rywalem. Trochę do niego podchodziliśmy tak, bo nie mówię tak, ale ja nawet sam tak myślałem, że tam Ukraina, tam te ich zawirowania, mówię podczas tych wcześniejszych zgrupowań, jednak na boisku to oni nam pokazywali, no szczególnie wybiegany. Rok temu to oni nam tam nie dali pograć, taka była prawda i chyba przegraliśmy 1-3, jak się nie mylę z nimi, coś takiego, tak 1-3 był właśnie rok 2 porażki jak na razie, tak. 0-1, 1-3. I tak naprawdę w tych 2 wcześniejszych sparingach nie mieliśmy takiej, nie daliśmy jakby, nie pokazaliśmy w ogóle, że mamy tam jakiś pomysł na grę z tą drużyną. Zobaczymy jak będzie teraz. No rywal z czołówki zaplecza gruzińskie ekstraklasy, no i ten Liwyj Bereh z tymi weteranami na boisku to też ciekawy sprawdzian. Ale nie udało się ustalić z całą pewnością, bo ja chyba nie byłem pewny do końca, czy to jest jakiś zespół z Donbasu ostatecznie i... Nie, to jest po prostu taka inicjatywa założona przez tego właśnie biznesmena, który ten zespół, po prostu to nie było przeniesienie, bo ta Aleksandria dalej gra, no jest w Ekstraklasie, a to jest po prostu zespół, który klub założony, jakiś tam... Zaczął od jakichś tam niższych lig, pewnie tam tych poziomów rozgrywkowych dużo nie ma i już jest tam w czołówce tej ich 3. ligi, 3. poziomu, może za chwilę będzie na zapleczu Ekstraklasy ukraińskiej. No. Skład jest tam, w całości się składa z piłkarzy z Ukrainy, na to co sprawdzałem kilka dni temu. Nic się nie zmieniło w zespole z Gruzji w tamtym sezonie, gdy go zakończyli właśnie w listopadzie. czy na początku grudnia ubiegłego roku, to był bramkarz z Ukrainy i co ciekawe, był tam zawodnik bodajże w pomocy czy w obronie Steven Bermudez z Kolumbii, taki rodzynek z Ameryki Południowej, a reszta sami Gruzini. Będziesz musiał tam przećwiczyć ich nazwiska, wszyscy tam jacyś Idze albo Trzwili, więc... No, to nie widziałem tam, że tam jest też dwóch braci, bo mają pierwsze imię identyczne, a drugie mają inicjały dla odmiany podane w składzie, tam jak patrzyłem, więc tam jest... Kolega Zalamidze. Tak, jest tam dużo właśnie takich smaczków w tej drużynie z Gruzji. Powoli kończymy naszą dzisiejszą widzewską podróż do przeszłości. Kamil, czy przychodzi Ci jeszcze do głowy jakaś anegdota związana z przeszłością, z wyjazdami Widzewa do Turcji, na Rivierę Turecką w zasadzie? Znaczy nie na Rivierę Turecką, ale taka ciekawostka, że na zgrupowaniu też się może coś wydarzyć. Nie wiem, jaki teraz mamy plan na uzupełnienie kadry. Myślałem, że uzupełnienie płynów. No, uzupełnienie płynów. Ja Ci dam uzupełnienie płynów. Tak. Bo była taka historia podczas tego zgrupowania zastępczego w Portugalii, co się do Tunezji nie udało wyjechać, że tak jak mówiłem, tam się trener Michniewicz miał kłopoty ze sparring partnerami i pierwszy mecz zagrał z jakąś szkółką piłkarską. Oni się nazywali IC Al-Mansil. Wygraliśmy 6-0, krytykowano za to tutaj w Polsce, w Łodzi, że no co to za sparring partner, mieli być mocni rywale na początek. Potem, jak mówiłem, byli silniejsi, ale w jednym z kolejnych sparingów i na treningi zaproszono jednego Portugalczyka z tamtej drużyny, który wtedy był testowany przez Czesława Michniewicza. Ostatecznie z Widzewem nie wrócił do Polski, no ale to są takie ciekawostki też zgrupowań, że czasami kogoś na tym zgrupowaniu tam zobaczy, może zanotuje w notatniku. Więc... No, trener Broczkowski, no to też chociażby ściągnął z plaży Pinswilla Okaciego, z plaży ściągnął Aleksa Bruno i Carvalho. Tak, chyba tak się nazywał ten zawodnik, nie pamiętam już imienia. Alex Bruno i... No i nie przypomnę sobie. Emerson Carvalho czy jak? Emerson Carvalho, tak. Chyba nie dane było mu nawet zadebiutować. Tak, ewentualnie miał parę minut w jakimś epizodzie. No i tym kończymy, tym akcentem epizodycznym nasz dzisiejszy epizod. To była widzewska podróż do przeszłości w polsko-tureckim wydaniu, no bo mnie tu nie ma przecież. Ciebie dokładnie. Tu nie ma, ale jesteś na rozdwojenie jaźni typowe dla ciebie. No tak. Tak, dokładnie, a raczej bilokacja. Kochani, kończymy. Dziękuję, Kamil, za to, że współtworzyłeś dzisiaj ten odcinek. Ja nazywam się Jakub Dyktyński, moim rozmówcą był Kamil Wójkowski. No i do zobaczenia po Twoim powrocie z Turcji. Już może wracamy do takich tematów bardziej polskich, jeśli chodzi Dokładnie, o nasze bieżące. Historyczne przygody. Będzie mecz z Arką Gdynia, będzie o czym mówić. Dokładnie. Do usłyszenia. Cześć.